10 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Wypadek na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w gminie Szczerców. Nie żyje 41-letni mężczyzna. Jak doszło do wypadku, to bada policja pod nadzorem prokuratury. Pod nadzorem miejscowej prokuratury wyjaśniamy okoliczności i przyczyny tragicznego w skutkach wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie jednego z zakładów produkcyjnych w miejscowości Grudna na terenie gminy Szczerców. Niestety w wyniku wypadku na skutek odniesionych obrażeń mimo prowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej śmierć na miejscu poniósł 41-letni mężczyzna, mieszkaniec tej gminy. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali szczegółowe oględziny, ustalili i przesłuchali świadków. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku będą wyjaśnione w toku postępowania prowadzonego w kierunku naruszenia przepisów BHP, które mogły doprowadzić do nieumyślnego spowodowania śmierci. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 4 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 18 testów, z których 4 wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 280 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. 2 osoby zmarły, posiadały one choroby współistniejące wraz z COVID-19. Minionej doby wykonano 701 testów, w tym 296 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 4482 potwierdzone przypadki zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 3747, natomiast ponownych zakażeń 735. 31 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19, 10 osób, natomiast 21 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 4181 zleceń na wykonanie testów. Łącznie wykonano 12221 testów, 4761 wskazało wynik pozytywny. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem tenisa. Przed nami Narodowy Puchar Polski Tenisa na wózkach. Wydarzenie zagości na kortach przy ulicy Edwardów w Bełchatowie. Organizatorem jest Akademia GKS-u Bełchatów. W najbliższy weekend na miejskich kortach tenisowych odbędzie się Narodowy Puchar Polski pod egidą Polskiego Związku Tenisowego w tenisie ziemnym na wózkach. W turnieju weźmie udział około 20 zawodników. Serdecznie zapraszamy na zmagania już od soboty od godziny 9 rano. Korty tenisowe w Bełchatowie są zawsze doskonale przygotowane przez Miejskie Centrum Sportu. Od wielu, wielu lat są kortami w całym regionie na najlepszym poziomie. Myślę, że też stąd powierzono nam, jest to jeden z warunków, dzięki którym powierzono nam organizację tego turnieju przez Polski Związek Tenisowy. Akademia prowadzi sekcję tenisa ziemnego na wózkach dopiero od jakiegoś czasu, tak naprawdę od początku tego roku. Natomiast będzie to jedno z pierwszych wydarzeń o tak wysokiej randze. Dyrektorem sportowym Narodowego Pucharu Polski organizowanego w Bełchatowie został Krzysztof Brezyna. To utytułowany bełchatowski tenisista, który także w weekend powalczy o miano najlepszego. Zatem warto już dziś zarezerwować sobie czas na to weekendowe wydarzenie, przyjść na miejskie korty i wspólnie kibicować. Gratka dla fanów tenisa już w najbliższy weekend. Na miejskich kortach w Bełchatowie po raz pierwszy wystartuje Narodowy Puchar Polski. Jest to już trzeci turniej w tym roku rozgrywany w Polsce. Jest to cykl 6 turniejów. Biorą w nich udział licencjonowani zawodnicy, tenisiści na wózkach z Polskiego Związku Tenisowego. Organizatorem jest Fundacja Akademii GKS-u Bełchatów wraz z wsparciem właśnie Polskiego Związku Tenisowego, Ministerstwa Sportu i Kultury. No i jako współpracę mamy tutaj właśnie z Miejskim Centrum Sportu. Warto zaznaczyć, że na bełchatowskich kortach zagrają czołowi przedstawiciele tej dyscypliny. Turniej zapowiada się dość fajnie, ponieważ weźmie w nim udział 15 zawodników z Polski. Z całej Polski, Płock, Poznań, Leszno, Wrocław, no tutaj Bełchatów, Zbrodnica, więc przyjadą naprawdę mocno. Myślę, że ekipa 4 zawodników będziemy mieli z pierwszej dziesiątki.
więc mam nadzieję, że wszystko wypali. Tak, najwyżej rozstawiony będzie zawodnik z Płocka, Jerzy Kulik, uczestnik niejednokrotny, bodajże w dwóch paraolimpiadach brał udział. Drugim zawodnikiem będę ja, Krzysztof Brezyna, trzeci rozstawiony będzie Przemysław Bonio, też z Płocka i czwarty rozstawiony Andrzej Strużyński z Aktywnych Wrocław. To jest ta pierwsza czwórka rozstawionych, reszta będzie dolosowywana. Losowanie zaczynamy o 9:30 po weryfikacji w sobotę rano. No i później gry od godziny 10:00, myślę, że tak gdzieś do godziny 16:00-17:00 w sobotę. W niedzielę od 10:00 półfinały, również też będzie rozgrywany turniej pocieszenia dla tych, co przegrają pierwsze swoje mecze w turnieju głównym. Warto dodać, że podczas Narodowego Pucharu Polski 2022 w tenisie ziemnym na wózkach, który rozegrano w Toruniu w połowie maja, Krzysztof Brezyna zajął trzecie miejsce. Pierwsze zawody organizowane przez pod egidą właśnie Fundacji Akademii GKS-u Bełchatów, ale jak zacząć to konkretnie zawody, no tak same mówią o sobie, Narodowy Puchar Polski, jest to druga ranga tak naprawdę po Mistrzostwach Polski rozgrywanych zawodów w Polsce, więc no, nie może być inaczej, ale będzie mocno. Korty często weryfikują, nieraz wydaje się, że jest człowiek dobrze przygotowany, a jednak mecze różnie się układają. Zobaczymy. Mam nadzieję, że też presję jako organizatora zawodnika tutaj z Bełchatowa udźwignę. Postaram się zaprezentować jak najlepiej. Warto już dziś zarezerwować czas i zagościć na miejskich kortach, by wspólnie kibicować. Przypominamy, turniej startuje w sobotę o godzinie 10:00. W niedzielę od godziny 10:00 półfinały, natomiast o godzinie 12:00 zostanie rozegrany finał turnieju głównego i pocieszenia. Mobilną zbiórkę krwi organizuje w Bełchatowie Łódzkie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ambulans zawita do Bełchatowa w czwartek, 11 sierpnia i zaparkuje na placu przy ulicy Kolejowej 4. Akcja potrwa od godziny 12 do 15. Warto pamiętać, że by zostać krwiodawcą, trzeba spełnić kilka kryteriów. Między innymi dawcą może być osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Trzeba też ważyć co najmniej 50 kg i być zdrowym. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.